Cześć i czołgiem moje chryzantemy złociste. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rimworlda. Zgodnie z zapowiedzią będziemy się bronić przed oblężeniem ze strony naszego odwiecznego, słuchajcie, wroga. No problem jest taki, że ich jest dużo, nas jest... No może nie mało, ale no ich siła jest dosyć znacząca. Jako że to jest oblężenie, które będzie mnie ostrzeliwać z moździerza, to wydaje mi się, że jedynym możliwym i rozsądnym wyjściem będzie ich zaatakować. Oni gdzieś tu się powinni go złożyć. Więc ja już wysyłam moich ludzi na razie tutaj na pałkę, żeby przyszli, żeby stanęli, żeby się przygotowali do walki. Niestety Rancia jest chora, ale muszę ją ściągnąć. Wszyscy, którzy mogą strzelać, wszyscy, którzy mogą unieść broń, wszyscy muszą tutaj przyjść. Będziemy starali się ich zniszczyć, póki jeszcze nie rozstawili sobie obrony, póki jeszcze nie są tak groźni. Ustawiam ludzi tutaj, gdzie mogę, słuchajcie. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na razie na wolnym czasie, bo to jest naprawdę ciężka sytuacja. Oblężenie to jest jedno z najgorszych możliwych wyjść. O, tutaj, widzicie, tutaj się stawiają, w tym miejscu. I dostają, zobaczcie, sprzęt. I teraz się będą go zbudowywać. Pociski, moździerz budują. Nawet dwa moździerze. A moi ludzie idą. Przyspieszymy. Trzeba byłoby ich rozwalić, póki jeszcze nie mają osłony. Stefcia, jesteś bardzo ranna, wracaj. Myślę, że trzeba poświęcić zwierzątka. Wy nie strzelacie, tutaj podejść. Kociasty, jesteś bardzo ranny, wracaj. No to jest tragedia, zobaczcie. Kurde, ale mnie łoją. Uciekają. Wszyscy wracać. Uwięzić. Uratuj. Dzisiek, nie, to Dzisiek nie. Kto tu jeszcze był? Tu jeszcze umierał chyba, nie? Może ja nie widzę. Rozbierz, rozbierz. Mi się wydawało, wszyscy umarli. Wydawało mi się, wszyscy umarli, ale no, możemy... Brykadę ze stali, ładnie. Ładnie byli przygotowani do ataku, słuchajcie, więc teraz tak. Mam nadzieję, że moi ludzie nie poumierają mi teraz po tym ataku. Kto ich tam wie? To był piesek. Teraz o ciebie, przyjacielu, potrzebuję. Żebyś mi porozbierał tych ludzi. Bogumiła, też możesz przyjść do rozbierania. Śmierć Labradora, no. Myślę, że stracić psa to nie jest dramat w tej sytuacji.
Rozbieram ich zupełnie celowo. Bo to się przyda. Dobra, i teraz... Aha, tu jeszcze jest jakiś... Zakażenie. No, nie poradzimy nic, moi drodzy. Nic nie poradzimy. Musimy z tym walczyć. Kociasty są wszyscy poleczeni. To jest wielki plus. Krew się leje wszędzie, no ale po takim ataku... Czemu nikt cię nie leczy? Leć leczyć. Nie wiem, czy ty masz dobre medyczne, ale... Jak ktoś jest chory, trzeba go wyleczyć. Nie ma to, nie ma to tamto. Kociasty to grubo oberwał tutaj. Patrzcie, ile postrzałów. To będą zwierzaczki. Zbierały, więc okej. Ale wypadałoby tutaj, wiecie, wszystko rozbierać. Komponenty. Przenieś. Gdzie go przenieść? Przeniósł. No jak tak chodzimy, to wypadałoby też rozebrać te rzeczy. Oj, ciężki atak to był. Ale patrzcie, zwierzaki już chodzą. Zbierają, bronka zawali browara, to jest spoko. Zwierzaki. Czy tam moje zwierzaki dochodzą? Zobaczmy obszar dla zwierząt. Dochodzą. Tutaj mamy te zwłoki. A, już noszą, to jest ok. Nie, zwierzaki będą to spokojnie znosić. Ja będę musiał, tylko tak myślę, a nawet jestem tego pewien, że będę musiał... Tutaj postawię mam łodzież, tu muszę zrobić skład. Na moździerz. Na pociski moździerzowe. Nie wiem, czy one się nie będą psuły. Oni są pod dachem, poczekajcie, zobaczmy. Meteoryt ruda uranu. No to też by się opłacałoby się to, słuchajcie, skrosić na sprzedaż. A pociski już gdzieś wyszły. Gdzie są pociski? Tutaj? Ciekawe miejsce na pociski. No dobrze. Kies to jest. Nie wiem, czy one się nie psują. Może gdzieś go tu postawić? Bliżej. Nie, postawimy go. Przeniesiemy go w to miejsce. Będzie to, że tak powiem, bliżej mapki. Tutaj damy drzwi, słuchajcie.
Będę musiał to też powiększyć. Nie mam miejsca. Bogumiła sprząta. Nie kopię teraz. Dobra. Tutaj patrzcie, zwierzaczki sobie chodzą, nie? I zbierają. Mięsko mamy. Posiłki. Czy Magdy, proszę, cię leczą chyba, nie? Czy nie? Przeżyjesz, musisz przeżyć. Jakie masz parametry? Górnictwo, uprawa, sztuka. Optymizm. W sumie dobre cechy. Rekrutuj. Po ciasty wrócił. Bierz strzelbę. Bierz sztucer. No sobie zwierzaczki sobie zobaczcie, tam po jednym, po dwa noszą. Bardzo dobrze. Nam o tej Martin zaraz powinien nabrać odporności. Cioteczka zdziczała. O swój. Czemu ty, cioteczko, zdziczałaś? To jest postać masterka, nie możesz zdziczeć. Bo zwłoki widziała i zdziczała, rozumiem, szalona jesteś. Oswoimy cię jak zwierzaka. Nagle nie zostało. Puma, kurde, pumę trzeba zabić. Pauna, dużo już tych pum? Jedno. Więc boję się trochę tej pumy, ale nic nie poradzimy. Niech trochę jeszcze polata. No, możemy zaatakować jakieś nasze zwierzaki, to jest zawsze przykre. Hieronim. Ogumiła, co robisz? A, relaksujesz się. Dostawca bojowy. Co jak mamy... Nie, Gancia śpi. Isiu? No, podejdź do niego, zobacz, co on tam... Co on tam dla nas ma? Ale byśmy coś tam posprzedawali. Komponenty, zawsze. Leków. No nie mam leków, ale to trudno. Mogę wydać ci piwo. Maczugę. Nie ma co sprzedawać. No, tak naprawdę kupiłem trochę rzeczy. Może być, niech będzie. Dziś ukochany, bo mi się leki skończyły, jakbyś był tak łaskawy i się tym zajął, jak tu masz potrzeby, to możesz porobić. Tylko kilka zrobię, jak mój odpoczynek spadnie do jednej kreski, to go zwolnię. Dobra. I teraz pójdziesz, a no pójdziesz spać. No i to jest spoko. No pozbawiłem cię rozgrywki, wybacz, ale musiałem. Nie zrobiłem tego celowo. Na szczęście mamy dużo mięsa i dużo żarcia. Co to się dzieje? Kto to robił? Zdzisiek. Weź dokończ ten karabin, wykup. Handlarz hurtowy. Handlarz hurtowy to już jest coś ciekawe, bo mamy sporo rzeczy do sprzedawania i możemy pozbyć się jakieś może siano, nie siano, może będzie chciał. Przymierze asów.
Bierę to piwo. A, Gan! Ciągle jest ten sam. Mi się wydawało, że jest... Jest! Tu jest kurtowy, dobra. Rancie, źle kliknąłem, wybacz. Kura! A może kury by kupić? Kury by nam mogły rozwiązać problemy z tym... z żarciem. Słuchajcie, one jajka składają. Kupmy. Będzie trzeba zrobić kurnik, ale to się zaraz zrobi. Zrobimy kurnik. Labradorów nie sprzedajemy. Krowa, byk, krowa, osioł. Możemy jednego byka sprzedać. Jaki? O, jaki dają wełnę. Nie wiem, trochę chyba przeginam z tymi zwierzątkami, ale trudno. Mięsa nie sprzedamy, ale na przykład, patrzcie, to możemy, bo mamy masę żarcia. Możemy sobie na to pozwolić. Mamy paliwo. Komponenty kupuję wszystkie. Tkaninki teraz nie używam, więc mogę wam sprzedać. Tasią skórę. Skóra słonia. Pocisków nie. Stal, uran. Na razie niech zostanie. Drewno. Nie potrzebuję tyle drewna. Ale na przykład 200 mogę wam sprzedać. Te słabe ciuchy. Na tym zarobimy jeszcze. Niech robią nowe. Co tu jeszcze mamy? Kurtki, parki, kapelusze. No to te słabe też możemy sprzedać. Prosty hełm ze stali. Ale patrz, mamy 1000 do przodu. Tak, to coś jeszcze możemy kupić. Albo sprzedać. Skóra ptasia. Ile mamy? Tylko 100. Bym wziął jeszcze, że wszystko? Wszystko weźmy. Możemy to z wam sprzedać jeszcze. Ptasie. Zróbmy tak, agawę jeszcze, jeżynki. I wyjdzie na zero, a będziemy mieli sporo nowego towaru. I zwierzaki. No i tak naprawdę, słuchajcie. Muszę kurę ogarnąć. Muszę zrobić kurnik. Gdzie go postawić? Chyba tutaj zostawić po prostu kury, w tym miejscu. Kury nie muszą wychodzić. O, to jest piękna rzecz. No to nam się udało. Z rebro nam się wydobyło na świeże powietrze. Genialnie. Kurnik. Co robić z kurnikiem? Trzeba... Przepraszam. Trzeba zrobić kurnik, nie mam wyjścia. Mhm.
Niech będzie taki. Obszar, składowisko. Jak najpierw kopią. Może połączymy ten obszar z tym. Myślę jak to zrobić. Tylko nie muszą wychodzić, tak? Nie oszukujmy się, są tylko kury. Tu im damy chodzenie, obszar. Ograniczenia zachowania zwierzęta. Zarządzaj obszarami. Damy nowy obszar. Będzie nazywał się kury. Teraz dodajemy obszar kury. Tu. To będzie obszar kur. Ja będą z głodu umierała, zaraz chyba przekopiemy, będzie ok. Chyba, że powiększymy te odrobinę. Poczekajcie, obszar kury. Tak będę mogła dojść do jedzenia. Aczkolwiek kury są nowe, żarcie tutaj z boku. Powiększymy. Musimy mieć więcej tych składowisk, wiecie, bo to się robi kłopot. Struktura. Damy tutaj ścianę z marmuru. Zaplanujemy to. Jak to zaplanujemy, to będzie już ok. Pyk. Drzwi. Pewno klima by się jeszcze przydała, nie? Meble. Miejsce dla zwierząt. Aha, to nie może być do. O, tu jest klimatyzacja. Nie będzie w takim razie tak. W ogóle to nie miało być tak. Też źle to robię. Przecież miało być trochę wyjścia na zewnątrz. Pójdźmy. Meble dla zwierząt, proszę. Klimatyzacja, proszę bardzo. Hm.
Ja muszę zrobić to składowisko, czekam aż mi trochę jeszcze tutaj wykopią. I jak to składowisko zrobimy, to będą kurki zaplanowane, będzie pięknie. Ja chcę, żeby mi, bo kury się mnożą. Ja bardzo nie chcę, żeby one mi latały po całym tutaj, całej mapie, bo byle jaki drapieżnik będzie je zjadał i potem będzie lipa. A tak będzie stały dostęp do zwierzaków. Nie wiem, gdzie ty je zanosisz, ale dobra. Aha. Czyli trzeba zrobić jeszcze składowisko na kurze jaja. Czekajcie, zrobimy to teraz szybko. Na pauzie. Obszary. Składowisko. Skład. Wyczyść wszystko. Krytyczny. Na co? Gdzie one są? Cudowna warzywność. To nie. Posiłki też nie. Produkty od zwierzęce. A tutaj trzeba wyłączyć. Wykrywać to będzie szybciej. Bo one zamarzną, nie? Jak zamarzną jajka, to nie użyjemy ich do niczego. O, dobrze. Ciuku, weź tutaj proszę, kociasty przyjacielu, buduj. Świetnie. Już nie jest na zewnątrz. A jajeczka sobie dochodzą. Będą nowe kurki. Ja bym ten obszar kurek jeszcze ogarnął troszkę inaczej. Usuńmy go stąd. Tutaj nie muszą chodzić wcale. Tutaj też nie muszą chodzić. Tutaj też w sumie nie muszą chodzić. Mogą iść tędy, nie? Jakby miały taką potrzebę dostać się do jedzenia, to zapraszam tak. Tu kury muszą być w kurach. A my tu mamy jeszcze lampeczkę. Zasilanie. No i muszę zrobić jeszcze skład nasianko. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Więc robimy jeszcze tak, obszary. Ładowisko. Ja wiem, tak? Biorę tak ustawienia. Kopiuj ustawienia. Wklej ustawienia. Teraz jak nasze zwierzaki się w końcu ogarną kiedyś. Rancia, Rancia nie śpi. Rancia, weź wstań, co? Ja wiem, że ty nie lubisz wstawać w nocy, ale to jest handlarz, trzeba z nim pogadać. No, a ty handlarza ma, ty nic nie masz. Bizon, nie z bizonów. Mikan, czekolada, mogę ci sprzedać to. Też nie, ja tym się... kukurydzy, nie? A tutaj na polu jeszcze ile? Komponenty. No nie masz komponentów. Pełna.
Nie ma stale nic, co by mnie interesowało. Dobra, masz tyle. W sumie niewiele od ciebie kupię. Ale... Co ci posprzedaję? Inspiracja oswajaniem Mazuzia. No to też pięknie. Ciateczka Wiki zdziczała. No Boże, kochany. A Starek się na mnie obrazi, jak nic. Też niszczeje, bo nie jest pod dachem. Ciekawe, czemu nie noszą. A, już noszą, i dobrze. No i to, patrzcie, mamy normalnie jedzonko dla kurek. Jajka wchodzą w postęp, też jest świetna informacja. To trzeba podnosić, nie ma wynieść gdzie. No ale tutaj nic nie poradzimy. Chyba nie mogę zrobić trzy razy aż dzisiaj. Weź, to jest twoje, Zdzichu, weź to dokończ, co? Dziękuję. Na jakiś karabin, to się przyda. Dokończ karabin i ja ci puszczę. Zdzichu, kielichu. Okej. Okay. On te ciuchy się biorą. Podają mi z nieba. No, jakaś ta rzeźba. Tu jest. Tu wszędzie jest. Jak zrobiliście, to niech stoi. Tak naprawdę teraz bym potrzebował jeszcze powiększyć ten magazyn, żeby mi zaczęły się tutaj zbierać kamienie, inne takie dziwne rzeczy. Zasilanie pociągniemy dalej. Drzwi jeszcze. No i cóż, kugnik jest zrobiony, miejsce dla zwierząt jest, usyfiony strasznie, ale chłopaki robią inne rzeczy, a nie bawią się. To bez końca robi jeden sztuzek, bo musimy mieć lepszą broń, to trzeba ogarnąć. Nie ma wyjścia. Dziś, gdzie ty jesteś, przyjacielu?
Aha, robisz broń. Ja ci zaraz wyślę do leków, wiesz? Ja wolę, żebyś te leki porobił, misiu. A idziesz się relaksować. Ty zrelaksujesz, to lepiej rób leki, wiesz? Dostawca bojowy. Nie, dziękuję. Wiki do nas wróciła. Świetnie. Cioteczko Wiki, jak pięknie, że jesteś. Strzelanie. Budownictwo. Cioteczko Wiki, proszę bardzo. Będziesz budowała i będziesz nam kucharzyła. Zastanawiam się, co jeszcze. Może weź sprzątaczkę na drugim, bo tu jest masa do sprzątania rzeczy. Czyli gotowanie, budowanie, sprzątanie, Wiki. To jest twoje zadanie. Gdzieś cioteczka Wiki. A ty już masz, no dobra. Pogoda jest znośna, 20 ile stopni. O, wspaniała rzeźba mała. Postawmy ją w takim razie tu, jak jest taka wspaniała. Pokoje. Cioteczka Wiki kociasty. Dziś jak Bogu miła, bo ich jego nie ma. Nie mam pokoi. Ten jest też pełny? A ten jeszcze jest wolny. Mąż gdzieś przyniesiony? Tak. Może też trzeba z obszarem domu pozmieniać. To nie obszar domu, to nie obszar domu. To nie jest obszar domu, to też nie jest obszar domu, moi drodzy. Ani to, proszę mi tutaj nie sprzątać. Dzięki temu może będą mi sprzątali te rzeczy, które są po prostu brudne. Powinno być lepiej. Słuchajcie. Powinniśmy przypomnieć, co się stało? Co się stało? Co się stało? Ciuku, pobiłeś się z kimś? Oczywiście, że tak. Ciuku, czemu ciągle z kimś bijesz? Cioteczką Wiki, no świetnie. Bijesz się z kobietą? Ciuku, weź się ogarnij. Ciuku, miła miała sprzątać i co robi? Aha, no tak, początek. Co się stało, że tu nie ma ściany? Kto mi to wytłumaczy? Bobry. Proszę, kocham. Nie śpieszy mi się, zabijać je w swoim czasie. Ale co tu się stało? Nie ma ściany. Kto mi to wytłumaczy? W ogóle ja tego nie ogarniam, tego moim małym muszkiem. Ja też musiałem kliknąć, oczywiście. Będzie to ocieplało, dobrze.
Tak, to miałem zrobić, przepraszam, tylko to powiększę. Tak, powiększę. Zwierzaki już noszą. Damy tylko podłogę, żeby to wyglądało jednakowo. Beton. I damy lampeczki. To jeszcze pociągniemy zasilanie, słuchajcie. Dobra, i będzie teraz to wyglądało przyzwoicie, jak to oczywiście skończymy. Wszystko budować. Furia, zły nastrój, depresjonizm. No ciuku, tak jest, że on często się bije, nie wiadomo ze wszystkimi. Nie wiadomo dlaczego. Boy. Boy też był sprzątaczem? Tak. Czemu Boy nie sprząta? Czy też sprząta? Sprząta. No wszyscy sprzątają, ale jakoś tutaj ten obszar dla zwierząt wygląda dramatycznie, nie? Dajmy może taką akcję. Akcję sprzątamy wszystko. Sprzątanie świata. Ale kociasty rąbie, to szybko. Aż postawiłeś tylko. Zróbmy tylko takie jeszcze akcje broni, bo ja tu mam chyba ze dwie strzelby. To trzeba by je rozdać tym, którzy dobrze strzelają. Ciuku, wystrzel, bo wygląda w sumie dobre strzelanie. Nie mamy więcej sztucerów. Będą jeszcze chyba karabinki będą się robiły, tak? Jeden sztucek jeszcze i karabin maszynowy, albo zrobimy dwa. Słuchajcie, to będzie koniec. Jak widzicie, nasza wspaniała kolonia wygląda już bardzo przyzwoicie. Zwierzątka mamy poogarniane, mamy ich bardzo dużo. Mamy też kurki, które muszą iść do kurek. Będzie coraz więcej też kur, to będziemy mogli potem po prostu sobie zabijać i na jedzonko przeznaczać. To są naprawdę bardzo dobre danki dołącza. Dobra, niech dołącza. Jak mamy sporo sianka, to takie zwierzątka jak donki niech dołączają, to jest akurat przyjemność.
Ale nieschłodzone powinny być tutaj, prawda? Tak, niezapłodnione. Ktoś tam powinien je przenieść, bo niezapłodnione to się robi normalnie obiadki. Zróbmy głowy mięso, będą browarki do sprzedaży. Ach, dobra, bo godzina mija, a ja ciągle w lesie. Ty miałeś dobre strzelanie, prawda? Tak. Bierz strzelbę. Kochani, dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym odcinku. A teraz tymczasem Bogiem Lasem. Pa, pa. I cześć.